Witam Was bardzo serdecznie. Mam na imię Agnieszka. Zapraszam Was dzisiaj do wspólnego śpiewania, a pomogą mi... Dzień dobry, jestem Zosia. Alina. Hania. Artur. No normalnie nie umiem się nadziwić, ale cudne. O, coś pięknego. No, coś pięknego. Hej, hej, cześć. Cześć, Agatko. Cześć, Adasiu. Cześć, Kupusiu. Cześć. O, normalnie. Adasiu, przywitamy się może. Tak, cześć, Kupusiu. Tak. I cześć, Agatko. No. Cześć. Ale z dziećmi. Z dziećmi? Aha, tak, gdzie są dzieci? No tam, w aparacie. Dobra. Już poprawię fryzurę. Pamiętasz, jak to było? Tak. Szklana piąteczka przez ekran. Otóż to. Uwaga. No to zacznę. No, trzy, cztery. Szklana piąteczka przez ekran. O, normalnie, jakie to jest wspaniałe. Widzicie to? No, widzimy. Fajnie, nie? Ja myślę, że to jest taka rzeźba, wiecie? Ja już to rozkminiłem. To jest taka rzeźba, która chyba przedstawia makietę tej świątyni w Jerozolimie, o której ostatnio opowiadaliście. Patrzcie, tu ma takie mury ozdobne i takie tu dekoracje, prawda? Adasiu, ja ci coś pokażę. Dobra, pokaż. A gdzie ty jesteś tu? Agatka, słyszałaś? Nie dość, że to takie piękne dzieło, to jeszcze grające, no normalnie grające dzieło sztuki, świetne. No wiesz, Adasiu? To nie jest żadna rzeźba, to jest instrument, to są organy, dzięki którym na nabożeństwach możemy chwalić Boga. Brewy, a to jest taki duży instrument? Jak ja bym chciał usłyszeć, jak on brzmi, ale to chyba niemożliwe. Szkoda. No a jak? No, zobacz, posłuchajmy. Piękna muzyka, rzeczywiście to, Agatko, miałaś rację, to jest taki instrument. A mam pytanie, wy na tych swoich nabożeństwach dla dzieci, to też wielbicie Boga na instrumentach? No oczywiście, że tak. Ojej, to wy macie takie duże organy, macie w salce dla dzieci, to musi być wielka sala. Nie, Adasiu. Ja, nie? To nie. Na czym gracie tam? No u nas to najczęściej ciocia Agnieszka gra na gitarze. A, no gitara to wiem, tak, lubię gitarę, abym pośpiewał do gitary, super, no. To co? Może... No to może chodźmy pośpiewać. O, zaśpiewamy, Agatka, pośpiewamy? No, a ciocia Agnieszka zagra. Ale fajnie, no to się cieszę. O, cześć dzieci, witam Was bardzo serdecznie. Szklana piąteczka przez ekranik, bo nie było mnie w kościele razem z Adasiem, Agatką i Kubusiem. Słuchajcie, ale dzisiaj fajna niedziela. Kantatę, śpiewajcie Panu pieśń nową. Mam dla Was zagadkę muzyczną. Słuchajcie, za chwilkę razem z ekipą szczecińską, częścią, garstką dzieci zaśpiewamy jedną piosenkę. Ale zanim ją zaśpiewamy, zamieniam się w pewnego znanego prezentera i gramy w Jaka to melodia.
Uwaga, podpowiedź. Jest to piosenka, w której jest coś o tym, że będziemy służyć Bogu i w której bardzo szybko się skacze z prawej na lewą. Wiecie już? Mam nadzieję, że już zdobyliście, ale dla tych, którzy mają jeszcze z tym problem, to wysłuchajcie pierwszych nutek tej piosenki. Może wam się uda? Posłuchajcie. Wiecie już? No to zapraszam, zaśpiewajmy wspólnie. Szczęśliwi ludzie! Mam na imię Iza, jestem diakonem w tej parafii, między innymi zajmuję się pracą wśród dzieci i prowadzeniem szkółek niedzielnych. Dlatego tym bardziej cieszę się, że dzisiaj mogę wam opowiedzieć bardzo ciekawą historię, w której będzie mnóstwo różnych wątków. Dzisiejsza niedziela nosi nazwę kantatę, co oznacza śpiewajcie Panu pieśń nową. I zapraszam was do tego, żebyście słuchając opowieści, która pełna będzie wątków bardzo, bardzo trzymających w napięciu, pełnych intryg, porwań i innych ciekawych rzeczy, abyście odszukali również ten wątek, który dotyczył będzie pełnego radości, chwalenia Pana Boga. A teraz chciałam wam przedstawić głównych bohaterów dzisiejszej naszej opowieści. Będzie to Atalia, córka króla Achaba i Izabel. Mogliście Izabel już poznać na wcześniejszej szkółce. To ta królowa, która namawiała króla Achaba do tego, aby odszedł od wiary w jedynego Boga na rzecz bożków Baalów. Może się okaże, że Atalia ma dużo z charakteru swojej matki. Zobaczymy. Poznamy również Jehoszabat. Jehoszabat to kobieta, córka króla Jehorama, żona kapłana Jehojady oraz jej męża, czyli kapłana Jehojady. W naszej historii wystąpi również Joasz. Tutaj widzimy Joasza, który ma 7 lat, ale wystąpi również jako zupełnie małe dziecko. Poznaliśmy już naszych głównych bohaterów. Zapraszam was teraz zatem do wysłuchania opowieści. Dzisiejsza akcja naszej opowieści będzie się działa w dwóch miejscach. W Pałacu Królewskim oraz w Świątyni Jerozolimskiej. Mamy nadzieję, że z naszej ostatniej szkółki, prowadzonej również ze Szczecina, kiedy razem z królem Salomonem tę świątynię budowaliśmy, pamiętacie tę budowlę. Tu również będą rozgrywać się poszczególne sceny. Zapraszam. Kiedy Atalia dowiedziała się,
o śmierci swojego syna, króla Ahazjasza, przejęła władzę w królestwie. Wstąpiła na tron. A tak jak powiedziałam wam, miała dużo z charakteru swojej matki. Dlatego postanowiła zabić wszystkich, którzy pochodzili z rodu króla Dawida. Nie zawahała się nawet, żeby uśmiercić syna Ahazjasza, Joasza. Zebrała ludzi i nakazała, aby właśnie tak uczynić. W tym czasie przenieśmy się na chwileczkę do świątyni. Jednym z kapłanów świątyni był Jehojada, który miał za żonę siostrę króla Ahazjasza, Jehoszabat. Kiedy ona dowiedziała się o intrydze królowej, razem ze swoim mężem zaczęli rozmawiać o tym, jakby tutaj uratować małego Joasza. Udało im się. Wyruszyli do pałacu i wykradli małego Joasza. Kiedy udało im się go wykraść, schowali go w świątyni razem z mamką i tam w świątyni przez kilka lat Joasz był ukrywany. Wróćmy na chwilę do pałacu. Atalia, posłuchajcie, wpadła na pomysł, aby zwołać lud, który był jej oddany, i nakazała, aby między innymi niszczyć elementy świątyni, ponieważ wprowadziła kult bożka Baala. I powiedziała, aby zabrać ze świątyni wszystkie cenne rzeczy. Wówczas poddani królowej Atalii różnego rodzaju drogocenne rzeczy ukradli ze świątyni i wykorzystali do kultu bożków Baala. Taka sytuacja trwała 7 lat. Po 7 latach kapłan Jehojada stał się coraz silniejszy i postanowił zaradzić tej sytuacji. Zebrał z całego królestwa lewitów, kapłanów i setników i nakazał im, aby przybyli na dziedziniec świątyni. Kiedy już ich zebrał, powiedział do nich: musimy zmienić sytuację, która ma miejsce w naszym królestwie. Nie możemy dłużej tolerować rządów królowej Atalii, która nie pozwala nam wierzyć w prawdziwego Boga. Przecież żyje prawowierny następca tronu króla Ahazjasza, Joasz. To on powinien zostać królem. Jehojada nakazał kapłanom, setnikom i lewitom, aby wzięli broń i w odpowiednich miejscach miasta bronili najbardziej newralgicznych miejsc, na przykład bram. W tym czasie mnóstwo poddanych przybyło na dziedziniec świątyni. Został przyprowadzony również Joasz. Joasz, wiecie, ile miał wtedy lat? Miał 7 lat. Został postawiony przed ludem i kapłan Jehojada powiedział: oto on, syn króla Ahazjasza, to on powinien być prawdziwym królem. I wówczas to nałożono na jego głowę koronę i wręczono mu zwój z zakonem. Cały zgromadzony wówczas lud zaczął wołać: hurra, cieszyć się, i w mieście zapanowała wielka wrzawa. Słuchajcie, mnóstwo ludzi wzięło do rąk różnego rodzaju instrumenty muzyczne i zaczęli na cześć nowego króla śpiewać pieśni i chwalić również Boga. Być może grali również na różnych brzegowkach, na cymbałkach, tamburynach i na pewno dali w trąby. To był wspaniały moment, pełen niesamowitego napięcia, ale również radości. Napięcia, ponieważ
królowa Atalia, kiedy usłyszała taką wrzawę na dziedzińcu świątyni, szybko postanowiła się tam udać. I słuchajcie, kiedy się okazało, że zobaczyła, że to Joasz został koronowany na króla, rozdarła swoje szaty i zawołała: zdrada, zdrada! Ale kapłan Jehojada kazał wtedy usunąć Atalię ze świątyni. A reszta ludu wciąż chwaliła Pana Boga za to, że mają nowego króla. Śpiewali na jego cześć i grali na instrumentach. Zapraszam Was teraz na chwileczkę do cioci Małgosi i tam razem z nią będziemy mogli wykonać takie instrumenty, które na pewno później przydadzą nam się we wspólnym śpiewie. Zapraszam Was. Witajcie moi kochani, jestem ciocia Małgosia. Dzisiaj mamy niedzielę kantatę, więc wykonamy instrumenty muzyczne. Zaczynamy! Do wykonania pierwszej grzechotki będziemy potrzebowali łyżeczek jednorazowych, dwie sztuki, pudełeczka, do którego schowamy nasz grzechotący element. Ja do tego celu użyję pudełeczka po jajku typu niespodzianka oraz kawy. Będzie też potrzebna taśma klejąca i nożyczki. Do drugiej grzechotki będziemy potrzebowali rolki po papierze, kolorowych wycinanek klejących, kleju i również nożyczek. Robimy pierwszą grzechotkę. Bierzemy pudełeczko i sypiemy ziarenka. Musimy sprawdzić, czy dobrze grzechotkę. O, jeszcze troszkę. Mamy ziarenka, dwie łyżeczki i teraz skleić. Teraz to nie wygląda zbyt ładnie, dlatego bierzemy krepę i owijamy. Można przywiązać wstążeczką. Wtedy cała konstrukcja będzie lepiej się nam trzymała. Po przywiązaniu możemy jeszcze zakręcić końcówki wstążeczki. Możecie poprosić rodziców dla bezpieczeństwa. I mamy ładnie zakręcone wstążeczki. Teraz przejdziemy do zrobienia drugiej grzechotki typu walec. Zapraszam. Wpierw musimy wyciąć odpowiedni pasujący pasek z kolorowanki. Już mam taki przygotowany. I przyklejamy. Trzeba dobrze dociskać, żeby nic się nam później nie odkleiło. W końcu chcemy intensywnie użytkować nasze grzechotki. Mamy przygotowany walec, ale jest pusty, więc wycięłam takie nakładki. Odrysowałam od szklanki okręgi, przyłożyłam i ponacinałam wzdłuż. Przykleimy teraz jedną część. Nałożymy nakładkę z drugiej strony. Trzeba pamiętać, żeby dobrze przykleić, żeby te ziarenka nam nie wypadły. Mamy już wykonane własne instrumenty, a teraz zapraszam na dalszą część historii. Wracając do naszej historii, przypomnijmy sobie, że Joasz, gdy został królem, miał zaledwie 7 lat. Możemy sobie zadawać pytanie, jak to możliwe, żeby taki młody chłopak, który właściwie jest jeszcze dzieckiem, został władcą?
Temat naszej dzisiejszej lekcji brzmi: Bóg używa dzieci dla swojej chwały. A to oznacza, że może użyć ciebie, mnie, każdego z nas, niezależnie od wieku, także dzieci dla swojego dzieła. Kiedy był mały Joasz, kapłan Jehojada i jego żona Jehoszabat wychowywali Joasza w miłości do Pana Boga. Uczyli go posłuszeństwa wobec jego słowa. Dzięki temu Joasz wyrastał na bardzo mądrego władcę. Stawał się coraz starszy i starszy. Biblia mówi nam, że w sumie rządził 40 lat. Kiedy Joasz dorósł, zastanawiał się nad tym, jak można by przywrócić świetność świątyni, która została zniszczona przez jego babcię Atalię. Rozmawiał z kapłanem Jehojadą, między innymi z nim. I wspólnie zaradzili, że należy zbierać pieniądze wśród ludzi. Najpierw rozgłoszono o tym w całym kraju, ale ta zbiórka nie szła najlepiej. Wówczas Joasz zdecydował, aby ustawić przy wejściu do świątyni specjalną skrzynię. Przejdźmy tam do świątyni. I tak u bram świątyni stanęła skrzynia, do której Izraelici mogli zbierać pieniądze. Okazało się, że wszyscy wrzucali tam bardzo dużo datków i każdego dnia trzeba było tą skrzynię wypróżniać. To sprawiło, że jeszcze za rządów Joasza możliwa była odbudowa świątyni. Mogły wrócić także te elementy, dzięki którym na nowo w świątyni można było składać ofiary. To była wielka radość dla Jehojada i wszystkich, którzy kochali Pana Boga. Joasz wyrósł na mądrego króla, który zadbał o świątynię, mimo że został władcą, przypomnijmy sobie, gdy miał 7 lat. Ta historia uczy nas, że każdy z nas, nawet jako dziecko, może być używany do wspaniałego planu Pana Boga. Pamiętajcie, że niezależnie od wieku, każdy z was może zrobić coś fantastycznego, być świadectwem Bożej miłości. Możecie mnie teraz zapytać, ale jak to zrobić? Za każdym razem, słuchajcie, kiedy się uśmiechacie do drugiego człowieka, kiedy pomagacie temu, który jest potrzebujący, kiedy nie wyśmiewacie się ze słabszych, wtedy jesteście świadkami Bożej miłości. I pamiętajcie, że Pan Bóg w ten sposób używa was dla swojej chwały. Za każdym razem, kiedy świadectwem swojego życia opowiadacie, że Pan Bóg jest dla was ważny i Jego Słowo, jesteście świadkami Jego chwały. Życzę wam, żebyście na co dzień mieli tego świadomość, że nigdy Pan Bóg nie uzna was, że jesteście jeszcze za mali albo zbyt niedojrzali do tego, żeby być Jego uczniami. Pamiętacie, jak Pan Jezus brał dzieci w swoje ramiona i je błogosławił? Ta wspaniała historia przypomina nam o tym, że dla Pana Boga każdy jest ważny, niezależnie od wieku. Zapraszam was do wspólnej modlitwy. Kochany nasz Panie Boże, dziękujemy ci, że w tę dzisiejszą niedzielę, niedzielę kantatę, kiedy mówimy o tym, że chcemy ciebie chwalić, także pieśniami, także naszym życiem, mogliśmy poznać tę historię i dziękujemy ci, Panie, że każdy z nas, niezależnie od wieku, może być świadkiem twojej miłości. Amen. A teraz, kiedy już macie wykonane instrumenty, zapraszam was do zaśpiewania wspólnie kolejnej pieśni, w której te instrumenty bardzo nam się przydadzą, a później do nauki wersetu biblijnego. Zapraszam. Halo! Zanim zaśpiewamy następną piosenkę, trzecia zagadka. To będzie piosenka, w której mowa jest o bramach. Wiecie już? Jeśli nie wiecie, to wysłuchajcie kilku nutek. Mam nadzieję, że teraz już udało wam się wszystkim zgadnąć. Proszę.
klas, przygotujcie przygotowane na pracy plastycznej grzechotki i inne instrumenty. Na pewno się przydadzą do wspólnego śpiewu. Zapraszamy! Jednego wersetu z psalmu 24, który jest ilustracją naszej dzisiejszej lekcji biblijnej. Zanim to jednak nastąpi, przypomnimy sobie psalm od początku, czyli od wersetu pierwszego. Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia, świat i ci, którzy na nim mieszkają. On bowiem założył ją na morzach i utwierdził ją na rzekach. Któż może wstąpić na górę Pana i kto stanie na jego świętym miejscu? Kto ma czyste dłonie i niewinne serce, kto nie skłania duszy swej ku próżności i nie przysięga obłudnie, ten dostąpi błogosławieństwa od Pana i sprawiedliwości od Boga, Zbawiciela swego. Spróbujcie teraz powtórzyć sobie ten fragment raz jeszcze, a ja przygotuję werset szósty, którego dzisiaj będziemy się uczyć. Werset szósty z psalmu 24 mamy zapisane na tablicy. Brzmi on: takie jest pokolenie tych, co go szukają. Tych, którzy szukają oblicza Twego, Boże Jakuba. Teraz postaramy się ten psalm powtórzyć, ale żeby nie było nam zbyt łatwo, ja utnę z tego psalmu jedno słowo. Spróbujmy powiedzieć ten psalm raz jeszcze, przypominając sobie to słowo, które właśnie zabrałam. Takie jest pokolenie tych, co go szukają, tych, którzy szukają oblicza Twego, Boże Jakuba. Mam nadzieję, że to się udało. Ale żeby nie było nam znowu zbyt łatwo, zabiorę następny fragment. Ciekawa jestem, czy tym razem nam wyjdzie równie łatwo. Takie jest pokolenie tych, co go szukają. Tych, którzy szukają oblicza Twego, Boże Jakuba. Psalm 24, werset 6. Uwaga, zabieram kolejne dwa fragmenty. Teraz już będzie bardzo trudno. Jesteście gotowi? Powtarzamy. Takie jest pokolenie tych, co go szukają, tych, którzy szukają oblicza Twego, Boże Jakuba. Psalm 24, werset 6. I słuchajcie, najtrudniejsze zadanie przed Wami. Tablica będzie zupełnie pusta. Zabieram wszystko i mam nadzieję, że wspólnymi siłami uda nam się ten werset z pamięci odtworzyć. Zaczynamy.
takie jest pokolenie tych, co go szukają, tych, którzy szukają oblicza Twego, Boże Jakuba. Psalm 24, werset 6. Mam nadzieję, że wszystkim udało się ten werset powtórzyć z pamięci i życzę Wam powodzenia w dalszej nauce. Pozdrawiam Was serdecznie i mam nadzieję, że do zobaczenia wkrótce. Halo, halo! Zanim zaśpiewamy kolejną piosenkę, to następna zagadka ode mnie. Piosenka, którą teraz zaśpiewamy, mówi coś o tym, że Pana Boga mogą chwalić i ręce, i nogi, i nawet nasze serduszko. Wiecie już? Dla tych, którzy nie wiedzą, podpowiedź, kilka pierwszych nut tej piosenki. Może to Wam pomoże zgadnąć. Jestem taki ciekawy, czy Wam się udało. Teraz zapraszam Was do tego, żebyśmy wspólnie razem zaśpiewali tę piosenkę. I choć małe, mam serduszko.